Serdecznie na naszym pierwszym spotkaniu z cyklu Podróże z antropologią. Organizatorami naszego spotkania dzisiaj są Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna i Sklep Podróżnika, a współpracują z nami też Duży Pokój i Instytut Etnologii, Antropologii i Kultury. Bardzo dziękujemy na wstępie też naszym partnerom medialnym Solo Jolo i Postturyście. Projekt był możliwy dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i z funduszy pochodzących z promocji kultury. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o Kubie i najpierw będzie krótka opowieść. Naszą gościnią jest Ruksandra Anna, antropolożka, badaczka dziedzictwa niematerialnego, tańca i turystyki kulturowej, w takim nurcie też postturystycznym, ale będziemy też dzisiaj mówić o antropologii politycznej, o rasizmie, który gdzieś też między tymi tańcami na Kubie się pojawia. Po takiej krótkiej prelekcji Ruksandry będzie możliwość zadania pytań. Bardzo Was proszę, żeby na live'ie, tam w wydarzeniu pod naszym streamem wrzucać pytania do czata, ja będę je zbierał i następnie będę mógł je odczytać Ruksandrze. W zależności od czasu postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania, które się pojawią lub jakoś zbiorczo je dla Was przedstawię. I to jest moment, w którym mogę oddać też głos naszej gościni. Ruksandro, zapraszam Cię do opowieści na temat Kuby. Dobry wieczór, dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję za wprowadzenie. Bardzo często jak mówię, że jestem antropolożką i że prowadzę badania terenowe na Kubie, pierwsze co słyszę jest, ale masz fajną pracę, jak Ci zazdroszczę. A jak dodam, że zajmuję się tańcem, to znaczy, że najprawdopodobniej moja praca polega na tym, że leżę na plaży pod palmą, popijam mojito i czekam na następne imprezy taneczne. Takie miejsca, chociaż w nich ewidentnie bywałam, miały niewiele wspólnego z moimi badaniami terenowymi, tak samo jak obrazy medialne mają niewiele wspólnego z codzienną rzeczywistością. Tworzą one obraz kraju zatrzymanego w czasie, który trzeba koniecznie zobaczyć, zanim się zmieni. W ostatnich latach wyspy zaczęto uważać za żywe muzeum historii, a takie przekazy medialne były i w pewnym sensie w dalszym ciągu są dodatkowo wzmocnione narracją o pogodzie ducha Kubańczyków, o zmysłowości i namiętności i podkreślają w ten sposób wyobrażenia karaibskiego piękna i zmysłowości. W dodatku od kilku lat prawie każde przedstawienie Kuby wiąże się z próbą pokazywania prawdziwej Kuby, takiej jeszcze nieznanej, niedostępnej dla turystów. I zresztą jakiś czas temu z moim przyjacielem Oskarem Lubińskim, który też prowadzi badania na Kubie, napisaliśmy taki dłuższy tekst, w którym pokazujemy, że taka potrzeba budowania wizerunku jako ekspertów od nieznanej Kuby jest bardzo często silniejsza niż sam przekaz. Więc dzisiejsze spotkanie nie będzie kolejną próbą pokazywania tego, jak naprawdę wygląda życie na Kubie. Trochę dlatego, że takich prób jest mnóstwo z jednej strony, a z drugiej strony też dlatego, że po prawie 10 latach prowadzenia badań na Kubie nie mam jeszcze ostatecznej odpowiedzi na to pytanie. Więc opowiem dzisiaj o obcasach, o rasizmie i o nierównościach istniejących w społeczeństwie, które chociaż teoretycznie miało być egalitarne, o turystyce i o szkołach tańca, o balecie i o rumie. I zacznę od obcasów, których zresztą założyłam nawet na dzisiejsze spotkanie, ale niestety ich nie widać. Ale one były bardzo ważnym elementem moich pierwszych i późniejszych doświadczeń terenowych. Już podczas pierwszego wyjazdu nauczyłam się na przykład, że w takich butach po ulicach Hawany się nie chodzi i chyba nie trzeba wyjaśnić dlaczego. Natomiast nie znaczy, że trzeba z obcasów w całości zrezygnować. Nosi się najczęściej w plastikowej torebce i założy się tuż przed wejściem do miejsca, gdzie trzeba się pokazywać areglada, czyli robiona na bóstwo. Tak samo szybko nauczyłam się, że taki manikur, niezależnie od tego, czy uważamy, że on jest ładny, czy nieładny, trzyma się lepiej, a lakier nie odpryskuje, jak trzeba sprzątać, mając do dyspozycji tylko miotłę i ścierki do podłogi. A poza tym trzeba jeszcze dbać o dom, prać ręcznie i gotować w bardzo różnych warunkach. Co nie znaczy, że później nie można się chwalić na Instagramie najlepszym flanem z Dyni.
Od moich najbliższych rozmówczyń też nauczyłam się, gdzie i kiedy chodzić na zakupy, jak poradzić sobie w sytuacji, w której na półkach nie ma nawet podstawowych produktów, ale też razem świętowałyśmy Dzień Kobiet, jadłyśmy bardzo słodkie ciasta i później rozmawiałyśmy o dietach i o ćwiczeniach. Przygotowałyśmy się razem na imprezy, chodziłyśmy razem na te imprezy, rozmawiałyśmy o lepszych i o gorszych związkach, o przemocy domowej, o aborcjach, o migracji i o życiu tam u Was w Europie w porównaniu do życia tutaj u nas na Kubie. I te małe, codzienne szczegóły raz się pomogły zbudować zaufanie, co jest ewidentnie bardzo ważne w pracy etnografki i zbudować takie długotrwałe relacje w terenie, ale też właśnie takie szczegóły z życia codziennego są dowodem na to, że przejścia i transformacje na Kubie są solidne, a nie symboliczne, i po nich najlepiej widać głębia i efekty reform ostatnich lat. Widać te efekty też w tańcu. I tu wracam na chwilę do obcasu. Rok temu podczas zajęć dla grup turystów jedna z instruktorek powiedziała mi, jest lekko zdziwiona, że tam u Was w Europie kobiety tańczą wszystko na obcasach. I faktycznie tak było, wszystkie kobiety w tej grupie tańczyły na butach do tańca na obcasie. I dodała też ta instruktorka, że na Kubie nosi się obcasy tylko na pokazach najczęściej. I wymieniła później inne rzeczy, które tam w Europie stały się modne, na przykład inne style tańca, jak bachata lub kizomba, to się wiązało z koniecznością rozszerzenia ofert szkół tańca o te style, chociaż nie są one kubańskimi tańcami. I pomimo tego, że samo doświadczenie tańca w formie zorganizowanych zajęć lub warsztatów dla turystów nie jest niczym nowym, lekcje tańca w prywatnych szkołach z ofertą skierowaną głównie do turystów mają nieco krótszą historię. Najczęściej są przedstawione jako okazja do doświadczenia innego wymiaru Kuby, takiej nieznanej, i pojawiły się w ofertach turystycznych biur podróży dopiero w ostatnich latach. A zwiększająca się liczba szkół, które oferują swoje usługi głównie turystom, jest zjawiskiem związanym z promowaniem przez kubański rząd pracy na własny rachunek. I żeby zrozumieć kontekst, dzięki któremu taka zmiana była możliwa, musimy wrócić na chwilę do 2008 roku, kiedy Fidel Castro ustąpił z pełnionej funkcji i kraj wkroczył w nowy etap reform gospodarczych, jednocześnie nie zrezygnując zupełnie z modelu socjalistycznego. Prezydent Raúl Castro zezwolił na prowadzenie działalności prywatnej, która de facto istniała jeszcze do tej pory, ale była mocno ograniczona, i wprowadził różne reformy, które miały na celu ułatwienia dla tego sektora. Nie wchodzę już tutaj w szczegóły, ale co jest ważne, to że Kubańczycy zaangażowani w biznes taneczny bardzo szybko podchwycili okazję i szkoły tańca opracowały kompleksowe strategie dla zaspokojenia potrzeb zarówno tych turystów, którzy poszukali autentycznych doświadczeń, jak i miłośników tańca, którzy wrócili na Kubę właśnie w celu poprawienia swoich umiejętności i poszerzenia wiedzy zdobytej poza. W Starej Hawanie, ale nie tylko, i też w większości dużych miast na Kubie, można prawie na każdym kroku zobaczyć jakąś szkołę tańca, od tych już z ugruntowanym pozycją na rynku, które miały ciągłe zapotrzebowanie zarówno ze strony klientów indywidualnych, jak i biur podróży, po tych nowszych, które funkcjonują nawet w barach czy w restauracjach. Bardzo często na imprezach tanecznych w Hawanie można zobaczyć duże grupy turystów i Kubańczyków noszących koszulki z logo szkoły i czasami z napisem instruktor tańca lub nauczyciel. Sami instruktorzy rozdają wizytówki osobom zainteresowanym lekcjami tańca, a w ostatnich latach coraz więcej szkół proponuje też taką usługę nazwaną taxi dancer, czyli możliwość wejścia za dodatkową opłatą na imprezy taneczne lub koncerty razem z instruktorem w celu rozwijania umiejętności nabytych podczas zajęć. Taki rodzaj pracy wiąże się z nowymi trudnościami i wyzwaniami jeszcze nieznanych do tej pory w pracy w sektorze państwowym, na przykład pełna dostępność w zależności od zapotrzebowań klientów, brak możliwości zaplanowania własnego czasu, i tutaj mam na myśli też wolny czas, niepewność i niestabilność pracy.
Ale ta praca, pomimo tych trudności, jest postrzegana przez większości tancerzy i właścicieli szkół tańca jako sposób na zapewnienie sobie lepszej przyszłości. I to przede wszystkim ze względów ekonomicznych. A to jest szczególnie ważne, ponieważ należy pamiętać, że mówimy o kraju, w którym od lat 90. funkcjonuje podwójny obieg walutowy. Ta różnica między walutą dla turystów, a walutą dla Kubańczyków jest jednym z ulubionych tematów rozmów, spotkań i artykułów o prawdziwej Kubie. Im częściej ktoś potrafi żyć tak jak Kubańczycy, czyli płacić w tej walucie narodowej, w pesos kubańskich, to tym większy autorytet. Ale tak naprawdę regulacje dotyczące podwójnej waluty zmieniały się i w ostatnich latach kubańskie peso i wymieniane peso są ze sobą wymienne. I z punktu widzenia turystów ta różnica jest naprawdę nieistotna. Natomiast dla Kubańczyków ten podwójny obieg walutowy przyczynił się do przemian gospodarki i był jednym z czynników prowadzących do pogłębiających się różnic społecznych. Poza turystyką większość Kubańczyków pracuje w sektorze państwowym, a pensje, jak widać, są na bardzo niskim poziomie. Są dane z 2017-2018 roku, ale niewiele się zmieniło w międzyczasie. Mówiłam wcześniej, że dla większości instruktorów i właścicieli szkół tańca taka praca oferuje chociaż perspektywę lepszej przyszłości, głównie ze względów finansowych, dlatego że cena za lekcję tańca wynosi najczęściej 15 albo nawet 20 peso wymienianych i może wzrosnąć nawet do 40 pesos. Więc w przypadku większości instruktorów to jest okazja zarabiania w ciągu jednego dnia średniej pensji w sektorze państwowym. Trudności codziennego życia w gospodarce opartej na podwójnej walucie uzasadniają oczywiście jak najczęstsze interakcje z turystami. I często prowadzą one do wchodzenia w krótkotrwałe, wakacyjne związki, co wzmacnia stereotypowy obraz egzotycznego, bardziej namiętnego, innego. Stoi to jednak w sprzeczności z budowanym zarówno przez samych tańcerzy, jak i przez szkoły tańca, wizerunkiem tańcerza profesjonalisty. Romanse z klientami bywają bardzo ryzykowne dla kariery zawodowej i mogą nawet rujnować lata ciężkiej pracy i znacznie zmniejszyć szanse na znalezienie nowych klientów. Napięcie między możliwością nawiązania romantycznych relacji z kursantami a potrzebą utrzymania czystego, profesjonalnego konta wzmacnia przekonanie samych Kubańczyków na temat tego, co motywuje turystów do uczestnictwa w lekcjach tańca. Zwykle zamiar poprawy umiejętności tanecznych kojarzony jest z innym, ukrytym celem, jak wyjaśnił jeden z moich rozmówców. Większość z kursantek, które tu przyjeżdżają, staje się niezwykle zaborcza, jeżeli chodzi o nauczyciela. Niektóre dziewczyny przychodzą tutaj szukając romansu, nawet jeżeli mają chłopaków w domu, a czasami myślą, że jeżeli raz zatańczysz z nimi salsę, to już chcesz z nimi chodzić. Warto przy okazji wspomnieć, że szczególnie w ostatnich latach Kuba była coraz częściej opisywana jako kraj bezpieczny i przyjazny dla samotnych kobiet podróżujących po świecie. Istnieją nawet warsztaty i wycieczki zorganizowane specjalnie dla kobiet, które proponują takie powroty do siebie lub odkrycia swojej kobiecości, swojej autentyczności poprzez tańce i nawet poprzez uliczne interakcje z Kubańczykami. I założenie tutaj jest znowu takie, że ponieważ żyją oni w takim kraju zatrzymanym w czasie, są o wiele bardziej otwartych, czarujących, a tym samym bardziej dostępnych seksualnie i emocjonalnie. I to jest problematyczne nie tylko ze względu na to, że traktuje się Kubańczyków dość instrumentalnie w tych sytuacjach i sprowadza się ich do roli coachów rozwoju osobistego, najczęściej nawet bez ich zgody, i mam na myśli tutaj te uliczne interakcje, ale też dlatego, że względne bezpieczeństwo turystek nie znaczy, że zjawisko machismo nie jest problemem kubańskiego społeczeństwa. Sfera prywatna na Kubie jest pełna nierówności między kobietami a mężczyznami, a przypadki przemocy domowej są najczęściej zamykane w obrębie gospodarstwa.
Najczęściej są one traktowane jako osobisty problem poszczególnych kobiet, a nie jako problem społeczeństwa. Wracając na chwilę do nauki tańca i do obrazów romansu i zmysłowości tworzonej i komunikowanej za pośrednictwem pokazów tanecznych, można obserwować, że one często prowadzą do elastycznego rozumienia relacji między instruktorem a klientem i emocjonalnego zaangażowania po obu stronach, ale też w sposób, w który są te relacje postrzegane, pokazuje kolejne nierówności. Dlatego, że powstające związki są często postrzegane jako tylko seksualne, zazwyczaj między kobietami pochodzenia afrokubańskiego, i oczywiście z różnymi konotacjami ekonomicznymi. A jeżeli chodzi o związki Kubańczyków z turystkami, zwykle są one określane jako romantyczne zaangażowanie, chociaż bardzo często one też nie wykluczają tego elementu ekonomicznego. Instruktorzy i instruktorki wydają się bardziej elastyczni i swobodni w nawiązaniu relacji towarzyskich z klientami lub z klientkami, natomiast właściciele szkół tańca są bardziej rygorystyczni i mówią bardzo często, że wolą zatrudniać profesjonalnych tancerzy wykształconych w uznanych instytucjach akademickich, które gwarantują odpowiednie przygotowanie artystyczne, dogłębne rozumienie i znajomość nauczania tańców. Co jest ciekawe, to że znaczenia profesjonalizmu i profesjonalizacji są bardzo różne i czasami mylące, i pokazują kolejne napięcia pomiędzy sektorem prywatnym a sektorem państwowym, ponieważ z punktu widzenia państwa kubańskiego profesjonalny tancerz jest osobą, która się wykształciła w jednej z licznych instytucji szkolnictwa wyższego o profilu artystycznym. Ale te instytucje, z powodów, o których za chwilę rozmawiamy, nie specjalizują się w tańcach, które znajdują się w ofertach szkół dla turystów. Czyli de facto najczęściej szkoły zatrudniają instruktorów z mniejszym lub większym doświadczeniem tanecznym, ale niekoniecznie z wykształceniem tanecznym. Z drugiej strony profesjonalizacja i instytucjonalizacja tańca spowodowały, że coraz więcej organizatorów wycieczek i wyjazdów o charakterze tanecznym wymaga od właścicieli szkół profesjonalnych tancerzy. I nieraz to doprowadziło do nieporozumień, tak jak mi wyjaśnił jeden instruktor po warsztacie, który nie przebiegł najlepiej. Profesjonalny tancerz ma swoją specjalizację. Może być to balet, może być taniec współczesny, nawet folklor kubański, ale to nie znaczy, że on będzie dobrym tancerzem salsy. Najczęściej oni mają swoje choreografie, tańczą ze swoimi partnerkami, które są również profesjonalnymi tancerkami, i nie są przyzwyczajeni do pracy z grupami turystów, którzy dopiero się uczą tańczyć. Ale ta silna potrzeba profesjonalizacji ma również inny cel, a mianowicie tworzy bezpieczną strefę interakcji, jak wyjaśnił inny instruktor tańca. Czasami wychodzę z grupami i zawsze mówię im, że nie obchodzi mnie, czy chcą tańczyć z kimś innym. To jest w porządku, ale jeśli chcesz wyjść z imprezy z jakimś facetem, musisz mi dać znać. Często dziewczynka nie rozumieją, że faceci mają inne intencje, że chcą pieniędzy lub czasem po prostu chcą pobyć z kobietą z zagranicy. Zawsze jest różnica między te amo i me gustas. Me gustas prawie zawsze znaczy lubię twoje pieniądze, podoba mi się twój telefon. A niektórzy faceci chodzą na tańce z takim właśnie celem, znalezienie dziewczyny, czasem do tańca, czasem do związku, a czasem na jedną noc. W ten sposób biznes taneczny stara się tworzyć przestrzeń bezpieczna dla turystów, gdzie logo i nazwa szkoły zapewniają o tym, że turyści nie tylko się nauczą w profesjonalny sposób, ale też będą bezpieczni. Z kolei dla samych turystów taniec staje się symbolem samej istoty kubańskiego ducha. Wielu miłośników tańca, których spotkałam podczas moich badań, podkreśliło właśnie oryginalny, czysty charakter kubańskiego tańca. I takie były na przykład założenia projektów, w których uczestniczyłam już 6 lat temu. On był wtedy zorganizowany po raz pierwszy dla zawodowych tancerzy tańca towarzyskiego. Film o projekcie jest w całości dostępny w internecie, ale chcę pokazać tylko 2 minuty, które wyjaśniają cel projektu. Thank you.
My attempt is to apply Cuban authenticity to our truth, wisdom and growth. I became aware of this during my first visit to Havana in 1985. The major shift in perspective was that I could feel myself alive and all what beforehand existed on the level of doing started to grow into inner sensing. And immediately I knew that this feeling is so powerful that I wanted to share it with my students and colleagues. I've since then taken people to Cuba to reconnect with their own self, nature, sound, and other people. They've learned to acknowledge the value of presence and awareness, things that are often obscured by fear and ambition in competitive dancing. Seeing people liberated from these constraints was a reward unto itself, which got me thinking, how can I bring some of the joys and values back into international style competitive Latin American dancing? It is not so much about comparing the authentic and competitive style, but more about acknowledgement of the specifics and uniqueness of both. However, competitive style could be enriched by conscious implementations of authentic values to various areas of dance expression. And I'm eternally grateful having Professor Dom. Okay, więc w przypadku tego projektu, jak i w przypadku innych mniejszych projektów lub zwykłych wycieczek dla miłośników tańca, ten naturalny, autentyczny charakter tańca kubańskiego był wyjaśniony bliższym związkiem z naturą, który miał pozwalać na lepsze połączenie z prawdziwym sobą. Tak samo jak w przypadku wycieczek zorganizowanych dla kobiet, żeby odkryć na nowo swoją kobiecość. Inne wyjaśnienie było związane z życiem w społeczeństwie kubańskim, którego wizerunek został skonstruowany jako zupełnie odmienny od kontekstów pochodzenia turystów. I znów wracamy tutaj do obrazu zmysłowej, seksualnej, rasowo odmiennej Kuby, zatrzymanej w czasie. Tak samo jak w przypadku całej Ameryki Łacińskiej, stereotypy obejmują zarówno cechy postrzegane jako pozytywne, czyli ciepłych, przyjaznych, namiętnych, jak i negatywnych, głośnych, niebezpiecznych, niewykształconych, biednych. I są one mocno zakorzenione w dyskursie kolonialnym, a co więcej, tworzą podstawą do tworzenia oczekiwań turystów, które są dalej konstruowane i rozwijane poprzez filmy, czasopisma, blogi podróżnicze i kształtują w dużym stopniu dokonywane wybory. Ale czasami rozczarowanie jest nie do uniknięcia. Bardzo często turyści, których spotkałam na Kubie, pytali mnie o tańcach na ulicy. I moja najkrótsza odpowiedź była, że takich tańców nie ma. To jest na przykład zdjęcie robione u mnie pod domem i tak wyglądał normalny dzień w starej Hawanie. Muzyka jest wszechobecna, czasami z trzech, czterech różnych źródeł. Tańców pod domem to już nie ma. Ale warto zwrócić uwagę też na to, że jak Kubańczycy mówią, że nauczyli się tańczyć na ulicy, to niekoniecznie musi znaczyć, że tańczyli dosłownie na ulicy. W tym kontekście ulica jest przestrzenią, która obejmuje prywatne imprezy, albo w domu, albo u znajomych, lokale, gdzie się tańczy. Czyli to, co Juliet McManus opisuje w swojej książce o salsie jako kitchen academies, czyli nieformalne konteksty nauki tańca. Ale raz na jakiś czas jednak tańczy się również na ulicy. Guachinelo, guachinelo, guachinelo. Oye, chica, no te hueas, es frío ahora. ¡Palante, camínalo!
Taniec był mocno związany z polityką rządu i tworzeniem tożsamości narodowej. Więc kolejna część moich opowiadań będzie poświęcona relacji między państwem, tańcem, turystyką, a kreowaniem wizerunku kraju. Bez wątpienia gatunkiem najczęściej kojarzonym z Kubą w kulturze popularnej jest salsa. Tego terminu używa się na Kubie prawie wyłącznie w przestrzeniach turystycznych do opisania tańca inaczej znanego jako casino. Casino nie jest poddawane żadnej ochronie formalnej, ale stanowi jedną z istotnych form kubańskiego dziedzictwa niematerialnego. Casino powstało i rozwinęło się w społeczeństwie kubańskim w latach 50. XX wieku, a w ostatnich latach rozpowszechniło się na całym świecie jako egzemplifikacja bogatego i różnorodnego kubańskiego dziedzictwa kulturowego. Ale jego historia jest oczywiście nieco bardziej skomplikowana i bardzo upolityczniona. Zwycięstwo rewolucji kubańskiej w 1959 roku doprowadziło do wyeliminowania tańca towarzyskiego z życia publicznego, ponieważ taniec ten był uważany za burżuazyjny i elitarny. W Muzeum Rewolucji, to jest to małe zdjęcie na czerwonym tle, w tej części poświęconej kulturze rewolucyjnej wspomina się kubański balet oraz Nueva Trova, czyli ruch w kubańskiej muzyki, który pojawił się po rewolucji i był mocno z nią związany. Ale też inne muzea, na przykład Muzeum Tańca w Hawanie, skupiają się też na balecie i na tańcach afrokubańskich. Ponieważ program rewolucyjnego rządu kładł silny nacisk
na rozwój sztuki, a w tym właśnie tradycyjnych tańców afrokubańskich oraz baletu, poprzez stworzenie instytucji, która miała być największym instytutem sztuki w Ameryce Łacińskiej. Do dzisiaj funkcjonują tam, chociaż nie w tej części, którą widzimy na zdjęciu, tylko w nowej, remontowanej, dwie z najważniejszych instytucji szkolnictwa wyższego, Instytut Superior de Arte i Escuela Nacional de Arte. W tym samym czasie, zaraz po zwycięstwie rewolucji kubańskiej, zwiększono dostęp do sztuki, obniżając cenę wstępu na występy i organizując pokazy w fabrykach lub na stadionach. A na tym zdjęciu mamy właśnie taki pokaz baletowy w choreografii Alicji Alonso na jednym ze stadionów w Hawanie. Takie działania wynikały z przekonania rządu socjalistycznego, że alienację poprzez pracę typową dla społeczeństw kapitalistycznych można pokonać tylko poprzez dostęp do sztuki. A równocześnie mocno wspierano i promowano kubański balet, ponieważ zdyscyplinowane ciała tancerzy miały być odbiciem rewolucyjnej ideologii nowego człowieka. I tu mam jeszcze jedną rekomendację, ponieważ takie wątki dotyczące nierówności wynikających z koloru skóry, kryzysu ekonomicznego albo z emigracji są w sposób bardzo ciekawy pokazywane w filmie Juli, który powstał na podstawie książki autobiograficznej wybitnego tancerza Carlosa Acosty. Ale wracając na chwilę do projektu rewolucyjnego, również ważne w jego kontekście były tańce afrokubańskie. Dzisiaj coraz bardziej popularny wśród turystów, szczególnie wśród tych, którzy uważają salsę za zbyt komercyjną i poszukują autentycznych doświadczeń w pokazach i warsztatach rumby. Rumba powstała w połowie XIX wieku w prowincjach Hawana i Matanzas, w miejscach spotkań afrykańskich niewolników i ich potomków. Po zniesieniu niewolnictwa w 1886 roku, a ubodzy Afrokubańczycy w poszukiwaniu pracy migrowali do miast, gdzie dołączyli do biednych białych Kubańczyków. W tych mieszanych dzielnicach wszyscy uczestniczyli w spotkaniach towarzyskich, gdzie tańczono także rumbę. Muzyka i taniec czerpały zarówno z tradycji afrykańskich, jak i hiszpańskich, ale w efekcie dały początek nowemu, oryginalnemu kubańskiemu gatunkowi muzyki o specyficznym brzmieniu oraz rodzaju tańca. Przez cały XX wiek rumba miała charakter zdecydowanie ambiwalentny, a jej miejsce w dyskursie narodowym było silnie uzależnione od bieżącej polityki państwa. Od samego początku istniał bardzo silny składnik rumby, służący jako środek protestu dla klasy społecznej pozbawionej większości praw. W ciągu pierwszych dziesięcioleci XX wieku występy rumby były całkowicie zakazane przez władze. Natomiast w tym samym okresie, lata 20 do lat 50, rozwinął się nowy rodzaj rumby, oczyszczony, przekształcony, tak by stał się bardziej akceptowalny dla miejscowej klasy wyższej oraz dla międzynarodowej publiczności. W tym nowym stylu rumby nie można było dostrzec jego folklorystycznego odpowiednika. Był to bowiem już inny taniec, pochodzący z kubańskiego dansonu i sonu i nawet z elementami foxtrota i tanga. Pojawił się w Europie już pod koniec lat 20, ale nawet w takiej oczyszczonej formie okazał się zbyt egzotyczny. Jednym z pierwszych instruktorów tańca z Europy, który opisał kubańską rumbę, był Pierre Zürcher, znany w świecie tanecznym pod pseudonimem Monsieur Pierre, który zapoczątkował bogatą dziś literaturę zakresu tańców latynoamerykańskich, która de facto stała się podstawą techniki latynoamerykańskiej w tańców towarzyskich. A ten nowy rodzaj rumby dotarł do Europy za pośrednictwem Pierre'a i przyjęła nazwę The Cuban Ballroom Rumba. I tu jest kolejny spór wśród miłośników tańca o to, która rumba jest ta prawdziwa. Tak naprawdę i jedna, i druga są prawdziwe i mają bardzo skomplikowaną historię, która pokazuje też te nierówności rasowe i klasowe, ale też pokazuje typową dynamikę dla tańców grup marginalnych, które są zwykle albo oczyszczone z elementów uważanych za wulgarne, tak by się stały bardziej akceptowalne dla miejscowej klasy wyższej albo dla międzynarodowej publiczności, albo wręcz przeciwnie, i taką dynamikę widać jeszcze dzisiaj, te elementy są podkreślane w celu
zaprezentowania publiczności międzynarodowej wyimaginowane cechy całej grupy. I często podczas pokazów grupy podkreśla się właśnie wulgarność, agresywne zachowanie, zrozumiane jako wyrazy kultury ulicy. Badania etnomuzykologa Robina Moore'a analizują, w jaki sposób muzyka funkcjonowała w kształtowaniu tożsamości narodowej, będąc w centrum konfliktów rasowych i kulturowych. Moore bada publiczne debaty wokół afrokubańskiej rumby i wnosi bardzo cenny wkład do historii rumby poza kontekstem kubańskim, dzięki instytucjonalizacji i międzynarodowej promocji kabaretowej rumby. Natomiast jeżeli chodzi o kubańską rumbę, jej historię i funkcje społeczne widziane oczami grupy rumberos pokazują filmy dokumentalne Ken Bailaki oraz krótkometrażowy Lukumi El Rumbero de Cuba. Dla rewolucyjnego projektu ideologicznego twórczość folklorystyczna uzyskała uprzywilejowany status w ramach polityki kulturowej państwa jako główne źródło inspiracji dla rozwoju kultury narodowej. Wsparcie rumby i występów afrokubańskich przez reżim Castro zostało uznane za próbę wyeliminowania nierówności klasowych i rasowych. Ale jak się okazało później, to było widać nawet w trakcie moich badań o rumbie, takie dyskursywne dowartościowanie niekoniecznie przekładało się na instytucjonalne i ekonomiczne wsparcie zespołów rumbowych. Co więcej, jak podkreśla antropolożka tańca Yvonne Daniel, ten pozornie egalitarny gest rządu rewolucyjnego miał na celu zdyscyplinowanie rumby i utrzymywanie pod kontrolą niepożądanych zachowań, często kojarzonych z uroczystościami oraz religijnymi świętami Afrokubańczyków. Rumba wskutek działań promocyjnych państwa i sektora turystycznego jest coraz bardziej obecna na Kubie oraz coraz częściej poza wyspą, i nawet została wpisana na listę Międzynarodowego Dziedzictwa UNESCO. Jednak oferowane turystom warsztaty rumby są nadal mniej liczne niż kasino, a rumba coraz częściej pojawia się jako dodatek, który może wzbogacić styl tańca kasino i czynić go bardziej autentycznym. Zresztą takie mieszanki stylów stały się coraz bardziej popularne w ostatnich latach i promowane i wspierane nawet w miejscach, które prezentowały bardziej tradycyjne formy, jak na przykład ten pokaz 6 lat temu w Conjunto Folklórico Nacional de Cuba. To jest instytucja, która powstała w 1962 roku i miała na celu właśnie promocję afrokubańskiego dziedzictwa. Thank you.
Rząd afrokubańskich tradycji jako część dziedzictwa narodowego doprowadziły do powstania nowych placówek kultury oraz stworzyło nowe możliwości finansowe dla zespołów folklorystycznych, a miejsca, w których jest wykonana rumba, stwarzają okazję również do innych źródeł zysku, czasem tylko częściowo związanych z samym tańcem. Obecnie najprawdopodobniej najpopularniejszym miejscem wśród turystów na Kubie jest Cajon de Hame. Projekt zainicjowany w latach 90. przez kubańskiego artysty Salvadora Gonzalesa i który miał na celu zaoferowanie tancerzom i muzykom afrokubańskim przestrzeni, w której mogliby zaprezentować swoją sztukę, głównie w celu docierania do lokalnej publiczności. Jednak wąska ulica z kolorowymi, psychodelicznymi muralami i regularnymi występami grupy wkrótce stała się jednym z najbardziej popularnych miejsc w dzielnicy Central One. Podczas gdy zwiększała się obecność, widoczność i popularność afrokubańskiej muzyki i sztuki, intensywnie promowanej przez instytucje państwowe, co dało podstawy do otworzenia nowych możliwości gospodarczych i przyczyniło się do większej międzynarodowej widoczności kraju, sami Afrokubańczycy nie skorzystali z tego boomu. Byli marginalizowani na przykład w branży turystycznej, gdzie warunek zatrudnienia stanowiła buena presencia, czyli dobry wygląd, więc kryterium czysto rasowe, które dopuszcza bardzo dużą dowolność interpretacji, zwykle dokonywanych na szkody ponad połowy ludności kubańskiej pochodzenia afrykańskiego. Zresztą rozwój sektora turystycznego doprowadziło między innymi do większego rozwarstwienia społecznego, które nałożyło się na istniejące już na wyspie podziały rasowe, chociaż zgodnie z ideologią rewolucji rasizm na Kubie już nie istnieje. W porównaniu z wyobrażeniem o rasistowskim piekle północnoamerykańskim, Kuba miała być egalitarnym rajem. Fidel Castro wierzył, że likwidacja ekonomicznych i klasowych podstaw dyskryminacji doprowadzi do zaniku nierówności na tle rasowym. Badania natomiast pokazują, że dyskryminacja rasowa na Kubie jest w dalszym ciągu wynikiem strukturalnego rasizmu, a nie tylko indywidualnych uprzedzeń.
Podczas moich badań w Rumbie prawie nie było rozmowy, która nie dotyczyła aspektu rasy i dyskryminacji na tle rasowym. Niestety idealistyczny obraz tolerancyjnej i wielokulturowej Kuby, również bardzo popularny wśród miłośników tańca, zostaje w dalszym ciągu bardzo daleki od rzeczywistości. I może na tym skończę. Warto szczególnie w dzisiejszych czasach zastanowić się nad tym, też jako osoby, które interesujemy się kulturą kubańską albo aktywnie uczestniczymy w różnych formach artystycznych o korzeniach afrykańskich i może mniej idealizować nie tylko Kuby, ale też tańca jako przestrzeń bardzo egalitarna. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Ci bardzo, Ruxandro. Dam znać, że mamy 51 osób, które nas ogląda w tym momencie, więc bardzo zachęcam Was też do zadawania pytań w komentarzach. To jest też przestrzeń dla Was, żebyście mogli dopytać naszą gościnę o to, co Was interesuje, co w jakiś sposób sprawiło, że chcecie rozwinąć ten temat dalej. Ale ja pozwolę sobie zacząć z pierwszym pytaniem, Ruxandro, do Ciebie. Chcę doszczegółowić, dopytać też, mówiłaś dużo o nauczycielach, mężczyznach, o ich roli, którą mają trochę narzuconą, takiej roli nie tylko profesjonalisty, którą starają się budować, ale też roli wręcz osoby, która dba o bezpieczeństwo kobiet, które przyjeżdżają tańczyć na Kubie. Ja chciałbym też dopytać Cię, jak oni opowiadają o trudnościach, z którymi się spotykają, co dla nich jest największym wyzwaniem, jak radzą sobie też z tymi zapędami Europejek do tego, by pokazali im swoje życie, drogę życiową, tak, odnaleźli się w jakimś nowym tu i teraz. I trochę jak opowiadają o strategiach tego, które muszą budować trochę grając tą swoją płcią kulturową, mam wrażenie. Więc chciałbym Cię dopytać o to, jaka jest ich narracja. Dziękuję bardzo za pytanie. To jest trochę tak, że oni zaczęli to traktować jako praca. Czyli przyjęli to, że tak wygląda praca, musimy nie tylko tańczyć, ale też chodzić na te imprezy, ale oczywiście to wszystko w ramach pracy i coraz częściej w ostatnich latach widzimy różne konflikty między instruktorami tańca a właścicielami szkół tańca, ponieważ właściciele szkół coraz więcej wymagają, coraz większą dostępność, czyli prawie oni nie mają prywatnego życia. I oczywiście to są warunki pracy bardzo, bardzo elastycznej, niepewnej. Nie wiadomo, jeżeli dzisiaj ktoś ma na przykład trzy zajęcia, może być tak, że później przez tydzień w ogóle nie ma zajęć. Także też nie ma przestrzeni za bardzo do negocjacji. A co do tej roli poza pracą, powiedzmy, interakcji podczas imprez i tak dalej, tutaj powiedzmy mamy dwie grupy. Jedna, która bardzo broni te interakcje, mówi, że to jest przecież naturalny skutek tych interakcji na parkiecie i że nie ma żadnego problemu, jeżeli dziś się spotykamy się z jedną turystką, jutro z inną. A inni, którzy mówią, że absolutnie nie, bo to zniszczy obraz profesjonalnego tancerza. Ale jeszcze jest jedna bardzo istotna rzecz i to pokazuje też, w jaki sposób są postrzegani inni Kubańczycy, ponieważ też istnieje zjawisko, o którym nie zdążyłam opowiadać dzisiaj, może przy okazji, zjawisko chineteryzmu, czyli wszystkie uliczne interakcje, taki hustling, który jest, nie powiedziałabym niebezpieczny, ale może stać się w pewnym momencie nieprzyjemny. Wszystkie przewodniki o tym mówią i tak dalej. I to się przyjęło bardzo szybko w dyskusjach instruktorów tańca, właścicieli w domach prywatnych na Kubie. Trzeba się trzymać daleko od tych innych Kubańczyków. Czyli zawsze istnieją ci dobrzy Kubańczycy, a ci inni, ci, którzy chcą tylko pieniądze od turystów. A to staje się bardziej problematyczne, na przykład w kontekście imprez tanecznych, bo nieraz, jak chodziłam z różnymi instruktorami tańca, z którymi pracowałam, nie mieliśmy dostępu do tych imprez tanecznych, byliśmy w większej grupie,
Różne były powody, ale nie pozwolą nam wyjść na te imprezy, ponieważ pomyślę, że oni właśnie są takimi kubańczykami z ulicy, którzy chcą tylko nasze pieniądze, więc później właściciele tych miejsc opowiadali nam, że to jest dla naszego dobra. Czyli wszyscy dbają o dobra turystów i zawsze wina jest tych innych kubańczyków. Co oczywiście też później nakłada się na te różnice rasowe, tak? Bo możemy się domyślić, o kim najczęściej mówią, że na kogo trzeba uważać. Czyli też trochę kreowany jest taki obcy, ten, który jest niebezpieczny, ten, przed którym trzeba unikać, ale nikt go nie do końca widzi i gdzieś jest taką postacią, którą należy się bać. Wszyscy go znają, wszyscy chcą bronić turystów i bardzo dużo się o tym mówi, tak? Pojawiły nam się pierwsze głosy też w komentarzach, pierwsze podziękowania o tym, że wspominasz o kasino jako tym stylu tanecznym. Pojawiają się też kolejne pytania, słuchajcie, ja aż trochę nie nadążam z nimi wszystkimi, ale postaram się zaraz na bieżąco do nich wrócić. Dużo nawiązań do tego, że właśnie Kuba ma ten egzotyczny rys też. Pytanie o to, na ile kontakty pomiędzy obcokrajowcami a Kubańczykami są na przykład źle postrzegane, czyli jaka jest taka opinia publiczna, taki uzus tego, jak traktować tego typu relacje. Z czym się zetknęłaś u siebie w terenie? To zależy, jakie relacje i przez kogo. Okej. Okay. Tutaj myślę, że bardziej tak na zasadzie w ogóle jak się jest się widocznym z obcokrajowcem, tak interpretuję to pytanie, które nam się pojawiło, ale jeżeli masz jakieś więcej wglądu, to możesz też opowiedzieć o tym w ogóle, jak traktowane są te relacje pomiędzy obcokrajowcami a Kubańczykami. Należy pamiętać, że to jest kraj, w którym turystyka gra bardzo, bardzo dużą rolę w gospodarce krajowej, tak? Czyli te interakcje istnieją cały czas, a jak nie, to wszyscy szukają w pewien sposób tych tak interakcji z obcokrajowcami. Są jakimś takim elementem, który ekonomicznie potrzebny, czyli gdzieś mówisz o tym, że jest jakiś taki balans pomiędzy relacjami, tak jak ja opowiadałaś też o tym, o tych emocjach i profesjonalizmie, to ja czuję tam to napięcie, które się pojawia, jakiś taki fragment tego, że za każdym razem trochę muszę budować to napięcie pomiędzy byciem w bliskiej relacji z obcokrajowcem, a z drugiej strony jednak pilnowania tego dystansu. Jeszcze chciałabym jedną rzecz dodać, ponieważ jak mówiłam, to zależy od tego, kto wchodzi w te relacje. Tak? Na przykład jak kobiety, jak Afrokubanki wchodzą w relacje z turystami, to już jest gorzej postrzegane i to znowu ma głębszą historię przedrewolucyjną, tak? Bo w latach Batisty, czyli w latach przed rządu Fidela Castro, Kuba była znana na całym świecie jako burdel Karaibów, tak? Czyli był ogromny problem z prostytucją, z nierównościami i najczęściej kobiety Afrokubanki odgrywały tutaj główną rolę, tak? I to gdzieś zostało w takich wyobrażeniach Kubańczyków, więc to jest bardziej postrzegane jako nie w porządku niż na przykład biała kobieta z Kubańczykiem. Mhm. Więc znowu wracamy do tego, że kobiety tak samo jak przed rewolucją, od razu jak są widziane z turystami, to są podejrzane o prostytucję, tak? Pomimo tego, że rząd kubański też wyeliminował ten problem. Mhm. To bardzo też koresponduje z pytaniem Renaty o kwestię rasizmu w przemyśle tanecznym. To pewnie jest wielki temat do poruszenia, ale chcecie dopytać, Renata pyta o kontekst działalności biur podróży i turystów tanecznych. To znaczy, na ile ten rasizm, jakoś jak rozumiem, wpływa na pracę biur turystycznych i czy jest jak. Ja nie wiem, to już moja interpretacja trochę tego pytania, na ile jest może jakimś wabikiem, a na ile odstraszaczem, to jak ty to interpretujesz? Niestety wydaje mi się, że
bardzo mało się o tym świadomie mówi, tak? Najczęściej istnieje taka narracja o czarnych, tańczących ciałach. Istnieje narracja o mulacie, która jest obrazem kobiecości na Kubie, ale świadomie w ofertach biur podróży to raczej nie jest tak silnie pokazywane. Oferty biur podróży generalnie mówią o tych tańczących na ulicach Kubańczykach i na tym to się skończy. Natomiast oczywiście bardzo często Kubańczycy potrafią wykorzystać taki aspekt autentyczności rasowej w miejscach, które wydawałoby się, że są stricte turystyczne. Tak? I też istniały też różne badania, które pokazywały, że to miejsce Callejón del Hammer, o którym ostatnio mówiłam, to jest takim kontrapunkt na cały przemysł turystyczny, bardzo biały, taki czarny kontrapunkt, gdzie promowane są tradycje afrokubańskie dla afrokubańczyków, czyli głównie dla mieszkańców tej dzielnicy. I może faktycznie tak to wyglądało w latach 90. Jak ja pierwszy raz pojechałam na ta ulica już istniała, był tam bar, pokazy taneczne. Ostatnio jak byłam, tych barów było chyba 7 i była tak napełniona turystów, a były też nie tylko pokazy rumby, ale można było się dowiedzieć trochę o santerii, czyli o religii afrokubańskiej, wybierać sobie różne atrybuty, różne elementy, pamiątniki religijne. Więc wszystko tam było na tej ulicy i ona traciła sensu tego projektu dla lokalnej społeczności, a coraz bardziej stała się miejscem takim stricte turystycznym. Więc ta, że ona była taką przestrzenią, taki kontrapunkt czarny, może kiedyś, jak ten cały przemysł turystyczny jeszcze się nie rozwinął tak bardzo. Okay. Mamy też pytanie i ono pojawia się w dwóch, i zarówno u Heleny, jak i u Joanny, trochę o twoje wchodzenie w teren, o takie twoje pozycjonowanie się w nim jako badaczki z Europy Środkowo-Wschodniej. Czy ten kontekst ma znaczenie? Czy byłaś postrzegana przez pryzmat bardziej na przykład w ogóle Zachodu, czy przez pryzmat rasy, na ile to wpływało na to, jak zaczynałaś? I też to jest pytanie trochę o początki, to znaczy mówiłaś częściowo o tym, że obcasy, że słodkości, że pierwsze jakieś wspólne relacje się wobec tego zawiązywały, ale trochę właśnie ten, jak ten status twój jako Europejki wpływał na badania. Okej, na pewno bardzo ważna od samego początku była moja wrażliwość, bo nie pojawiłam się tam, żeby, to nie był taki ekstraktywizm, nie pojawiłam się, żeby jak najwięcej i jak najszybciej się nauczyć, tylko od razu moja wrażliwość korespondowała z ich wrażliwością i nagle stałam się w pozycji osoby, która też potrzebowała pomocy, nie tylko prowadziła tam swoje badania, chociaż wszyscy wiedzieli, że ja prowadzę badania i nawet były takie sytuacje, kiedy albo dzwonili do mnie, albo przyszli do domu, bo mieli bardzo ważne informacje, które muszą się znaleźć w mojej książce. Więc to też budowało takie długotrwałe relacje, w których bardzo ważna też była moja tożsamość Europejki z wschodu Europy. Bo często rozmawialiśmy o tym, jak najczęściej zadawano mi pytanie, czy tam u was było lepiej pod socjalizm, czy teraz kapitalizm jest lepszy. Od tego zaczynała ta rozmowa i zaczynały się rozmowy i też bardzo często, jak mówili mi o pewnych zjawiskach, albo nawet podczas takich mniej poważnych rozmów, pojawił się wątek mojej tożsamości wschodniej, czyli też pochodzisz z kraju socjalistycznego, powinnaś to zrozumieć. Więc nagle to trochę inny poziom zrozumienia. Ale tak naprawdę te wątki polityczne bardzo rzadko się pojawiły podczas moich badań, bo też mówi się o tym, że badania Europy Wschodniej dają nam różne narzędzia do badania transformacji na Kubie i tak dalej. Może dają, ale też wydaje mi się, że one stają się istotniejsze już po tym okresie transformacji. Bo w tym momencie
One nie wnoszą do dyskusji głównie dlatego, że w przypadku moich badań prawie nie było tych wątków polipów. Otwarcie, nie mówiło się o tym. Mhm. Jeszcze chcecie dopytać, bo pojawia się pytanie o to, jak byłaś postrzegana jako samotna badaczka. Jak to wpływało też na twoje badania, na twoje poczucie bezpieczeństwa w terenie? Na początku byłam raczej postrzegana jako turystka, która przyjechała tańczyć i znaleźć sobie Kubańczyka. To się oczywiście zmieniło z czasem i z każdym powrotem do terenu. Pomimo tego, że dalej tańczyłam, ale moi najbliżsi znajomi i moi najbliżsi rozmówcy przekonali się, że jednak nie wracam tutaj tylko do tańca, ale istnieje to ta magiczna książka, o której jeszcze dzisiaj wydawałoby się, że powinnam już skończyć. Więc później przestałam być traktowana jako turystka i bardziej traktowali mnie jako badaczka, która ma tam swoją pracę do wykonania. Ale też, co było bardzo ciekawe, jest, że w niektórych sytuacjach, ponieważ, tak jak mówiłam na początku, obcasy, manikur, ubrania, makijaż i tak dalej, powoli, coraz bardziej się wtopiłam w tło. I to doprowadziło też do takich sytuacji, że na przykład nie pozwolono mi wejść do różnych prywatnych domów, bo brali mnie za pobankę. Nie wolno mi wyjść na różne imprezy taneczne z tego samego powodu. Czyli doświadczyłam i to inaczej niż inni badacze Kuby, którzy przez kolor skóry od razu doświadczyli ten rasizm, który jeszcze istnieje na Kubie. Ja go doświadczyłam w trochę innej formie, w momencie, w którym potrafiłam tak głęboko wyjść w teren, że tych różnic nie było widać tak bardzo. Czy też rozumiem, że ta pozycja się zmieniała i tak jak pewnie zazwyczaj w terenie. I oczywiście inaczej. Też ze względów osobistych ta pozycja się zmieniała, bo jedna sprawa jest pojawić się tam mając 20 parę lat jako samotna kobieta i zupełnie inna sprawa, teraz 30 parę lat w stałym związku, o którym otwarcie się mówi, więc nagle stałam się w zrozumieniu tych moich rozmówczyń kobietą, tak jak trzeba, ponieważ potrafiłam utrzymać dom, potrafiłam gotować, sama poradziłam, miałam pracę, miałam stabilny związek, więc zupełnie inaczej była postrzegana moja kobiecość, ponieważ w pewnym sensie zgodziła się z normą, ich normą. Wpisywałaś się w jakiś model taki mentalny, który u nich określał to, co powinna osiągnąć kobieta, żeby być postrzegana jakby w pełni praw społecznych. Ja też jeszcze chcę cię dopytać o kwestię tradycji. Mówiłaś jakoś o tym, że na ile rumba się zmieniała, była tym tańcem protestu, potem została w pewien sposób dopasowana, najpierw wykorzystana przez reżim, potem dopasowana na potrzeby europejskie. A mnie ciekawi, jak właśnie do rumby odnoszą się sami tancerze, to znaczy do tego aspektu tradycyjnego. Czy oni na przykład podkreślają to, że to jest lokalne, tradycyjne, czy to jest dla nich istotne, czy zdają sobie sprawę z takiego na przykład konstruowania trochę tej tradycji na potrzeby turystów, na potrzeby ekonomii? Większość z nich akceptuje takie zmiany, o ile one wpisują się w kanon rumby. Bo akceptują też różne improwizacje. To jest wyspa, na której naprawdę mamy tyle gatunków muzycznych, tanecznych, że chyba nikt nie jest w stanie liczyć. Najbliżej chyba był etnomuzykolog kubański, który po 10 latach pracy stwierdził, że jednak tego się nie da liczyć i musimy na to patrzeć zupełnie z innej perspektywy, czyli z perspektywy grup, które praktykują albo wybierają dany styl tańca lub muzyki. Więc oczywiście, że te innowacje są akceptowane jak najbardziej, nie tyle na potrzeby turystyki, tylko na potrzeby ewolucji. Bardzo często się mówi wśród grup rumberów o tym, że rumba nie jest zamknięta w muzeum, ona musi ewoluować, ma swoje życie. Poza tym
to, że turyści przyjeżdżają na Kubę po to, żeby ją poznać, to wcale im nie przeszkadza. Nie ma tutaj takiego sporu między autentycznością tradycji, którą musimy za wszelką cenę zachować, a nie wiem, turystów, którzy nam zepsują na ich potrzeby, tworzymy nowe gatunki. Oczywiście bardzo mało się mówi o tej rumbie kabaretowej, o której wspomniałam wcześniej. Ona prawie została zapomniana. Istnieje w książkach historii muzyki i tańca na Kubie, a to, co się tańczy u nas w Europie jako rumba kubańska, to jest już zupełnie inny rodzaj, a oni nawet nie widzą, nie dostrzegają tam żadnych związków pomiędzy tymi rodzajami rumby. Mówią czasami, że może to ma coś wspólnego z sonem kubańskim i to by było na tyle. Ale też warto wspomnieć tutaj, że ta rola rumby jako wyraz kultury ulicy i taka agresywność, ta wulgarność została zastąpiona w ostatnich latach przez reggaeton. Czyli rumba już nie jest aż tak widoczna, natomiast reggaeton, który jest wszechobecny, spełnia teraz tą funkcję i tak samo jak o rumbie się mówiło, że jest agresywna, wulgarna dla ludzi z niższych klas społecznych. Tak samo się mówi dzisiaj w reggaetonie i w dyskursie oficjalnym, czyli na poziomie władz kubańskich, ale też wśród Kubańczyków, którzy raczej się nie przyznają do tego, że ten reggaeton jest tak popularny i tak obecny w ich życiu, no ale później najczęściej na imprezach widać, że to trochę inaczej wygląda. Pojawiają się też głosy, że ta Twoja opowieść zachęca do turystyki na Kubie, więc ja chcę też zapytać, mówiłaś, troszkę kończyłaś też takim apelem do tego, żebyśmy byli bardziej świadomi, bardziej wrażliwi na to, jak podróżujemy, w jaki sposób uprawiamy turystykę. I chciałem Cię zapytać, czy masz jakieś rady albo jakieś pomysły, co my jako turyści, którzy wybierają się na Kubę, mogą zrobić, żeby bardziej wspierać te lokalne społeczności, w jakiś sposób bardziej wrażliwie podchodzić do tego, jak wygląda w tym momencie sytuacja na Kubie. Powiem coś bardzo banalnego na początku, ale czytać, słuchać i rozmawiać z ludźmi to jest naprawdę najważniejsze, bo oczywiście są różne rady. Chyba każdy przewodnik mówi nam, co zrobić, czego nie zrobić. Kupić słodycze i długopisy dla dzieciaków na Kubie, rozdać te długopisy i te słodycze. To nie rozwiąże żadnych problemów. I znowu wracamy do tego, że budujemy swój obraz jako, nie wiem, lepszych turystów, bo pomagamy, a tak naprawdę warto się zastanowić nad tym, czy faktycznie pomagamy, rozdając te długopisy i te słodycze, o czym się bardzo często mówi, tak? Że jest taka straszna bieda na Kubie, że każdy prezent będzie mile widziany. Też należy zastanowić się na tym, w jaki sposób to robimy, bo widziałam na przykład w tym miejscu, gdzie mówiłam, że są często pokazy rumby, grupy turystów rozdające na prawo i na lewo długopisy, perfumy, pastę do zębów i naprawdę to są takie sceny, że aż nie wiesz, co powiedzieć na to. Mówię tym, że to nie jest w porządku, więc lepiej się powstrzymać, zastanowić się trochę, jak chcemy doświadczyć tą wyspę, na ile chcemy jakby zbudować te stereotypy i rozwinąć stereotypy, które już istnieją, a na ile chcemy trochę bardziej krytycznie o tym myśleć. I też oczywiście to teraz są bardzo ciężkie czasy dla Kuby, więc nie wiem, jaka będzie sytuacja już po otwarciu w listopadzie, chociaż powiedzieli teraz, że pod koniec sierpnia już chyba będzie znowu otwarte dla turystów. Większość moich rozmówców albo pracuje w pizzerii teraz, albo w ogóle nie pracuje. Więc trudno powiedzieć w tej sytuacji, co zabierać, kogo nie zabierać, jak się zachować, ale wydaje mi się, że to jest trochę tak commonsensical. I też to przede wszystkim dla tańczących turystów. Ważne jest zastanowić się trochę nad tym obrazem tańca jako
przestrzeń równości, egalitarną przestrzeń, tak? Bo ona wcale takiej nie jest. Oczywiście, że chcemy wierzyć, że w tańcu czujemy się tacy wolni, szczęśliwi, ale warto też patrzeć, z kim tańczymy, w jakich warunkach te osoby mogą pracować, czego możemy wymagać, na ile możemy sobie pozwolić pewne rzeczy. Antonina dopytuje też trochę o obecną sytuację. Już wspomniałaś częściowo, że ten kryzys wpływa też na twoich rozmówców. Czy masz jeszcze jakiś wgląd, jak teraz wygląda sytuacja na Kubie, jak ten krach finansowy na nich wpływa? Bardzo mocno wpływa, dlatego że, tak jak mówiłam wcześniej, turystyka odgrywa bardzo ważną rolę jeszcze przed pandemią, a nie tylko turystyka, ale też pieniądze, przekazy pieniężne od rodzin zagranicznych, bo to jest kraj, w którym prawie każda rodzina ma kogoś za granicą, kto stara się w jakiś sposób pomagać. Więc naprawdę w dużym obrazie gospodarki kubańskiej i turystyka, i te przekazy pieniężne były bardzo, bardzo istotne, a tego w tej chwili prawie nie ma. Więc dopiero teraz zaczynają na nowo otworzyć. Najpierw otworzyli turystykę dla Kubańczyków, czyli hotele Paradero, na przykład Hawanie, są otwarte teraz dla Kubańczyków. W Cayos na przykład, czyli te przestrzenie kiedyś zamknięte tylko dla turystów, zostają w dalszym ciągu zamknięte, a tak powoli starają się wracać do jakiejś tam normalności, powiedzmy, a jak to będzie wyglądało, chyba jest trochę za wcześnie, żeby powiedzieć, ale z tego, co rozmawiam z moimi znajomymi, tam sytuacja wygląda naprawdę bardzo źle i spodziewają się jeszcze gorszej sytuacji. Kinga też dopytuje o twoje badania, o to, kiedy będzie można do nich zajrzeć, czy już się gdzieś ukazały, czy jeszcze czekamy na publikację? Ta moja magiczna książka, na którą czekają też moi rozmówcy, tak? Okej. Część tekstów już publikowałam, tak jak powiedziałam na początku, taki tekst popularno-naukowy, popełniliśmy jakiś czas temu z Oskarem w magazynie Kontakt. Też kilka rzeczy publikowałam w Polsce, kilka rzeczy w zagranicznych pismach, ale jeszcze na tą moją książkę trzeba chwilę poczekać, chociaż badania o rumbie to już są dostępne, wydane przez wydawnictwo CESLA. Więc o rumbie można już czytać, a o tych szkołach tańca i o prywatnych biznesach to jeszcze trzeba chwilę poczekać. Okej, no to czekamy niecierpliwie. Też jeśli będziesz chciała później zajrzeć na Facebooka, zobaczyć jaka burza się tam w komentarzach wywołała i powrzucać jakieś kilka linków, to myślę, że na pewno chętnie do nich nasi słuchacze wrócą, na przykład z takich popularno-naukowych też artykułów. I teraz zwrócę się też do ciebie, bo trochę zbliżamy się do końca. Czy masz jakiś taki fragment, którym chciałabyś zakończyć tą swoją opowieść? Czy chcesz jeszcze jakoś podsumować te swoje badania, swoje odczucia dotyczące sytuacji Kuby, tańca i rasizmu? Chyba wszystko już powiedziałam mniej więcej i nie ukrywam, że też jestem bardzo ciekawa tego, co się dzieje w komentarzach, więc chciałabym, bo to jest formuła taka trochę dziwna dla mnie, więc chciałabym już zobaczyć z niecierpliwością, co się dzieje i wejść pewne interakcje. Rozumiem. To w takim razie, słuchaj, nie trzymam cię już dłużej. Ja będę powoli kończył. Powiem też, że zapraszam wszystkich serdecznie do sklepu podróżnika, bo tak jak widzicie, za mną można tutaj też zaopatrzyć się w różnego rodzaju czy przewodniki, czy mapy po Kubie, po Hawanie, czy w książki na przykład z wydawnictwa Czarne, które opowiadają też historię tej wyspy. Księgarnię można odwiedzić stacjonarnie w Warszawie albo na stronie sp.com.pl i zapraszam też was bardzo serdecznie. Dzisiaj dla was spotkanie to prowadziłem jako ja, Marek Kaleta z Stowarzyszenia
pracownia etnograficzna. Naszą gościnią była Ruxandra Anna, antropolożka badająca dziedzictwo niematerialne na Kubie. I zapraszamy Was serdecznie już na kolejne spotkanie z podróży z antropologią, które odbędzie się 9 lipca, a naszą gościnią będzie doktor habilitowana Karolina Bielenin-Lęczowska, która zabierze nas w podróż śladami Polonii w południowej Brazylii. Więcej informacji znajdziecie u nas na fanpage'u. W takim razie dziękuję Ci, Ruxandro, bardzo. Ja również dziękuję do komentarzy i do interakcji, której też nam dzisiaj trochę z Wami brakowało, ale cieszę się, że dużo się działo i było to dla mnie też bardzo ciekawe. Słuchajcie, miłego wieczoru i do usłyszenia 9 lipca.